Cześć! Cześć, ludzie kochane! Ja słucham w telewizji, jak to się prezydent Obama przejęzyczył. Ojejku, no chłop nie chciał powiedzieć, że polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, tylko chciał powiedzieć na terenie Polski. Ale co jemu się dziwić, jak inny język, inne reguły, inne powiedzenia. No on się przejęzyczył, ale to już mi nie o to chodzi. I tak mi się przypomniało, to jest kurde w dupę, to jest śmieszne dla mnie. Bo ja, stary, prosty człowiek, stary człowiek stary i może, to ja wiem, co to jest przejęzyczenie, ale inaczej. Co to normalnie znaczy? Przejęzyczenie to jest wtedy, jak język z pierożka sunie się na kakałku. To jest przejęzyczenie. A tam Obama się tylko pomylił. On się nie przejęzyczył, on się pomylił. Bo przejęzyczenie to rozumiecie, nie? Język z pierożka na kakałku się zsunie, niechcący. To jest przejęzyczenie. O, o i tyle. Prostymi słowami wytłumaczyłem. A do Obamy nie ma co mieć pretensji, no bo chłopina, kurczę, co wie. Co on wie o Polsce? Przyjaciel Natal, a co on wie? A nie, no może i raz tu był. Dobra, to na razie tyle, cześć.